Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w audycji zatytułowanej Wieści z Poznania. Na początek informacja znad Malty. Dragony nad Maltą. W związku z organizacją w Poznaniu w dniu 14 maja 6. Poznańskich Canoe Challenge oraz 12. edycji Mistrzostw Szkół w Smoczych Łodziach zapraszamy na tor regatowy Malta w Poznaniu. Do dyspozycji Państwa 50 dwuosobowych kajaków turystycznych, ponad 100 osób startujących bez podziału na wiek i płeć. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość przepłynięcia 3 okrążeń o łącznej długości 5 km. Na uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Kolejną konkurencją będą również zawody w ramach także 6. edycji Mistrzostw Smoczych Łodzi dla firm i instytucji Dragony 2022. Zawody mają na celu propagowanie poprzez zabawę wodnych dyscyplin sportowych wśród pracowników firm, instytucji oraz klubów, a także zaproponowanie atrakcyjnego sposobu na spędzenie czasu wolnego w gronie przyjaciół i współpracowników. Imprezę podzielono na 3 kategorie. Fun, konkurencja dla amatorów, pracowników i instytucji, sport, konkurencja dla wszystkich chętnych bez ograniczeń oraz sport mix, osada składająca się z minimum 8 osób, w tym minimum 4 kobiety wiosłujące. Zapraszamy również na naszą stronę www.aktywninawodzie.pl. A teraz zapraszam Państwa na Świerczewo. Co dzieje się na tym firtlu, przedstawi nam Pan Artur Szymczak. Dzień dobry Państwu. Świerczewo położone jest przy południowej granicy miasta Poznania. Obecnie jest to największe osiedle o zabudowie jednorodzinnej w mieście. Powierzchnia 3,94 km2. Liczba mieszkańców około 14 tysięcy. Po latach letargu Świerczewo odżywa społecznie i kulturalnie. To nasza dzielnica i chcemy ją pobudzić do życia. Od kilku lat widać proces rozbudowy osiedla. Przybywa nowych mieszkańców i w związku z tym pojawiła się koncepcja organizacji imprez kulturalnych, które mają to na celu rodzinną integrację osiedla. Od zawsze wiadomo, że kultura wspiera integrację społeczną i tą drogą chcemy na Świerczewie podążać. Jako społecznik i członek Rady Osiedla wyszedłem z inicjatywą organizacji kilku imprez w ciągu roku. Imprezy zostały przyjęte z entuzjazmem przez pozostałych członków osiedla, którzy włączyli się aktywnie w pomoc w zakresie ich organizacji. Przy wspólnym działaniu stworzyliśmy na ten rok całkiem ciekawy cykl imprez. Zapraszając jednocześnie do odwiedzenia naszego firtelka, pragnę przedstawić Państwu kalendarium wydarzeń na rok 2022. 19 maja, przedszkoliada. Impreza dla najmłodszych mieszkańców Świerczewa, zabawy sportowe połączone z wieloma atrakcjami. 28 maja 2022 roku, festyn rodzinny, start w bezpieczne wakacje połączony z Dniem Dziecka, impreza integracyjna i edukacyjna dla całych rodzin. I 19 września 2022 roku, zakończenie lata, festyn rodzinny, połączony z koncertami kilku zespołów muzycznych. No i planujemy jeszcze w grudniu jarmark bożonarodzeniowy. Jak widać, na Świerczewie będzie się działo. Pierwsza impreza z naszego kalendarza już za nami. Wydarzenie wojenne na Ukrainie spowodowały, że nam wszystkim otworzyły się serca. Chęć pomocy sąsiadom za wschodniej granicy. Wiele osób, uciekając przed wojną, zamieszkało na Świerczewie. Postanowiliśmy okazać im wsparcie i pomoc. Odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednym słowem, chcieliśmy, aby poczuli się u nas dobrze. Imprezę postanowiliśmy połączyć z akcją informacyjną w przedmiocie pomocy uchodźcom. W ostatnią sobotę spotkaliśmy się na szachtach, by wspólnie przy ognisku okazać wsparcie rodzinom z Ukrainy, które mieszkają na naszym osiedlu. Były kiełbasy, słodycze, napoje, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Rada Osiedla uzyskała wsparcie MOPR-u, który poza fantastycznymi zabawami dla dzieci zorganizował akcję informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, którzy mogli dowiedzieć się, gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać w Poznaniu. W imprezie udział wzięło kilkadziesiąt osób. Atmosfera była cudowna, a do tego mamy poczucie dobrze spełnionej misji. Kolejne imprezy z naszego kalendarium już wkrótce.
Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji Cybiny TV i do zobaczenia wkrótce na naszym osiedlu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, Szymczak Artur. Дуже часто ми питаємо, куди сходити. Зоопарк, театр, аквапарк, музеї – це все зрозуміло і дуже цікаво, але це вдень. А що робити увечері? У цей час багато хто з нас воліє провести час танцюючи. І Познань надає можливість відпочити любителям абсолютно різних жанрів танцю. Почнемо з відкритих майданчиків. Танці на свіжому повітрі в атмосферному місці – що може бути краще? Тільки наявність двох таких місць. Перший – контейнер арт, який знаходиться прямо над річкою, пропонує поринути у світ свободи. Тут є все – і жива музика по четвергах, та заняття сальси у вівторки. Другий майданчик – це Ноцне Тарк Товариські. Тут на вас чекає яскрава насична дискотека та смачні фудтраки. Кожен раз тематика вечірок відрізняється. Добре, з цим розібралися. А що робити любителям репу? Вам чудово підійде клуб «Чоколада». Приходьте раніше, бо після 12-ї великі черги. Для любителів типових клубів буде цікавий X-Demon та Пача. Тут цінник вище за середній, так як музика грає досить різна, що не набридає. Ще б порадила дуже локум Stonewall. Дуже різноманітна музика, часто є техно, а ще неймовірно насичена програма, в яку входять караоке, бінго 18+, бурлеск і драг-квін виступи. Так що за новими емоціями точно туди. Насамкінець хочу розповісти про пару місць для любителів латино. Перший клуб «Мучос». Зайшовши туди, поринете в ритми сальси до кінчиків волосся. А ще в четверги безкоштовні уроки сальси. Так що заглядайте туди. Ще є «Хавана Клаб», в якому більш сучасні композиції, і знаходиться він прямо на площі Старого Ринку. Ну і останній – це «Куба Лібре». Сальса, бачата, регетон і багато інших стилів чекають на вас тут. Відкриті весь тиждень, але в п'ятницю і суботу можна відвідати відразу два танцполи. Перший – з більш класичною латиномузикою, а другий – більш сучасні ритми. Але повірте, емоції неймовірні. З основних клубів це все. Але не забуваємо також про бари, про які поговоримо пізніше. В Києві змінять назву 5 станцій метро. Одна з них може отримати назву Варшавська. З 2 по 9 червня в Україні триває рейтингове онлайн-голосування за нові назви станцій київського метро. Нові назви мають отримати 5 станцій метро. Дружби народів, площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра. Серед найпопулярніших пропозицій – Європейська, Єдності України, Маріупольська та Бучанська. Назву Варшавська пропонують для однієї з двох станцій – Берестейської чи Мінської. Головне тепер, по приїзді в Київ, не заплутатись. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Nie tak to miało wyglądać. Dzisiejsze wieści zaczynamy od informacji o porażce, jakiej zespół poznańskiego Lecha doznał w finale Pucharu Fortuna Puchar Polski z zespołem Rakowa Częstochowa, ulegając obrońcy trofeum 1-3. Ostatnią szansą na to, by poznańska Lokomotywa nie uznała sezonu za stracony, będzie niewątpliwie zdobycie tytułu Mistrza Polski. Na tym polu Lech wygląda zdecydowanie lepiej, choć na 3 kolejki przed końcem zmagań niczego nie można być pewnym. Podobnie nietęgie miny mają sympatycy Warty Poznań, która w ostatniej kolejce uległa Piastowi Gliwice 2-3. Nieco więcej powodów do zadowolenia skołatanemu sercu kibica dostarczyli żulowcy. W sobotę 30 kwietnia Bartosz Zmarzlik rozpoczął marsz po trzeci mistrzowski tytuł. Tuż za jego plecami w chorwackim Goriczan uplasował się Maciej Janowski. Tylko nieco gorzej spisali się pozostali dwaj biało-czerwoni, Paweł Przedpełski i Patryk Dudek. Dzień później w euforię poznańskich sympatyków czarnego sportu wprawiły skorpiony. Tym razem powodem sportowego uniesienia było okazałe zwycięstwo nad zespołem z Opola w stosunku 52-38. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to zwycięstwo odniesione nad najpoważniejszym rywalem do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W poznańskim zespole na wysokości zadania stanęli Francis Gust i Rune Holta. Żulowy rozkład na najbliższy tydzień przedstawia się następująco. 8 maja wyjazdowe spotkanie PSŻ Poznań w Rawiczu. 14 maja druga runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w Warszawie. 15 maja drużynowe Mistrzostwa Europy z udziałem reprezentacji Polski, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii w Poznaniu.
Przed Państwem pomeczowe opinie, jakich w minionej niedzieli naszej redakcji udzielili Adrian Cyfer, zawodnik kolejarza Opole, Kacper Gomulski oraz występujący jako gość Damian Ratajczak. Zapraszam do ich wysłuchania i dziękuję za uwagę. Za Wami ciężkie spotkanie w dniu dzisiejszym. Jesteście nadal jednym z murowanych faworytów. Czy można powiedzieć, że ta dzisiejsza porażka będzie przez Was traktowana jako wypadek przy pracy? Myślę, że to będzie też kubeł zimnej wody do tego wszystkiego i dzisiaj było dużo problemów nawet przed spotkaniem, bo wypadł nam jeden zawodnik, Pontus, bo poobijał się bardzo mocno we wczorajszych eliminacjach do Seka, także tego zawodnika gdzieś tam nam też zabrakło, jechaliśmy rezerwami, także gdzie te rezerwy były, no gdzieś te punkty nam trochę uciekły, także no musimy popracować nad tym wszystkim, to był nasz dopiero drugi mecz w tym roku. Aha. Wiem, że inne zespoły już pojeździły trochę, także są tak jakby pół kroczku przed nami, no ale to też nie jest wytłumaczenie, ja też dzisiaj bardzo dużo błędów popełniłem. Silniki mam szybkie, także tutaj nie mogę zwalać winy kompletnie na sprzęt. Biorę to na klatę i po prostu pracujemy dalej. Właśnie, jeżeli wspomniałeś już o sprzęcie, że jakby nie chcesz zwalać na sprzęt, to z perspektywy zawodnika, człowieka, który no, siedzi na co dzień na tym motocyklu, jakbyś teraz na gorąco ocenił swoje indywidualne błędy i czy myślisz, że ewentualne treningi w tygodniu, bo już zakulisowo słyszałem, że około środy, czwartku trening macie odbyć na swoim torze, czy ewentualnie większa liczba treningów i jazd pozwoli Ci te Twoje błędy wyeliminować? Na pewno zawody. W środę tutaj mam zaplanowane ćwierćfinał do Mistrzostw Polski, także po tym meczu jestem trochę mądrzejszy, jeśli odnośnie chodzi o ten tor. Także mam nadzieję, że gdzieś te wnioski powyciągam. I w piątek zjawiam się na treningu przed meczem z Daugavpils u siebie, także no, na pewno będę testował, sprawdzał wszystko jeszcze raz. I myślę, że ustabilizujemy tą formę i przede wszystkim tą swoją. Indywidualnie nie ma tragedii, ale wiem, że może być lepiej. I jeszcze a propos toru, czy było coś, co na tym torze cię zaskoczyło? Bo nie jest tajemnicą, że tor w Poznaniu był przebudowywany. Czy po tej przebudowie było coś, co cię na nim zaskoczyło? Ewentualnie na plus, na minus? Na pewno jest. Wydaje się, że jest trochę więcej ścieżek, ale widzę, że po gospodarzach, że po prostu no, trzeba dobrze dysponować sprzętem, a przede wszystkim wygrywać starty, bo jak się start przegra, no to potem się robi problem na trasie, żeby kogoś minąć tutaj, więc dla gospodarzy to jest na pewno ułatwienie. Ja tutaj po tej przebudowie startowałem drugi raz w życiu, bo w tamtym roku miałem okazję tutaj jeździć, także byłem na to przygotowany, ale mówię, no dysponuję całkiem innym sprzętem z tamtego sezonu, także no jeszcze trochę pracy przede mną czeka. No i zupełnie na koniec, w środę sam wspomniałeś ćwierćfinał Mistrzostw Polski. Czy co dla Ciebie będzie takim optymalnym wynikiem podczas tego turnieju? Czy zakładasz awans, czy tak po prostu rozjechać się i nabrać tej jazdy sezonowej? Na pewno byłoby fajnie awansować. No, dwa razy w karierze już byłem w finale Mistrzostw Polski Seniorów, także w tamtym roku się nie udało, dlatego też liczę na dobre miejsce w klasyfikacji, żeby się dostać, ale jak się nie dostanę, no to nic się nie stanie. Po prostu chcę jak najlepiej się przygotować do ligi i być dużym punktem. Czyli tragedii nie będzie, liczy się jazda. Liczy się jazda, ale jak będzie awans, to będzie fajnie. Dobra, dzięki serdecznie. Dziękuję. Kacper, kolejne wydawałoby się pewne zwycięstwo z trudnym rywalem, jakim jest Opole. No, ale Twój początek, no, można powiedzieć, lekko zaskoczył jako krajowy filar. Powiedz mi, co tam na początku się podziało? To był problem z ustawieniem, czy... Ciężki mecz, wiadomo, kto u nas jechał. Opole to też jest jedna z drużyn, która będzie celowała w awans, także łatwo nie... Wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie.
co do gdzieś tam mojego początku, no to to zamieszanie gdzieś w pierwszym łuku i gdzieś tam zostałem wypchnięty, a później ciężko było gonić. Po pierwszym biegu zmieniłem motocykl i jakby z biegu na bieg czułem, że coś tam zmieniamy i to reaguje. I przede wszystkim, co najważniejsze, idzie w dobrą stronę, czego ostatni bieg wygrałem. Chociaż troszkę gdzieś tam dosłownie błysk szprychy wygrałem, ale też widziałem Francisa, który jechał po krawężniku. Chciałem przywieźć z nim 5-1, ale gdzieś tam się na chwilę rozeszliśmy. No widać, że jakby Francis to jest taki dosyć mocny filar. Powiedz mi, czy on w takich waszych pozameczowych spotkaniach, jak drużyna się zbiera, czy on już jest na tyle pewnym zawodnikiem, że nie potrzebuje tych waszych pomocy, porady, czy raczej musicie mu jako bardziej doświadczeni zawodnicy udzielać jeszcze dość dużej ilości wskazówek? Nie no, jak zawodnik nie schodzi poniżej 13 punktów, to ciężko mu cokolwiek powiedzieć, także Francis wie, co robi, szybki jest i tak naprawdę jestem pełen podziwu, bo zobaczyłem to też przede wszystkim na meczu i u siebie z Piłą i w Rzeszowie, że pierwszy bieg wyjeżdża na jednym motocyklu, bierze drugi motocykl i wygrywa jeszcze z większą przewagą, także ma świetnie spasowane motocykle, on jedzie też jakby z sobą i daje temu motocyklowi więcej. Ja daję z siebie więcej niż moje motocykle póki co jadą, więc zaraz mam chwilę odpoczynku, w środę tutaj znowu, więc popróbujemy po prostu coś innego. Bo będą takie zawody, że trzeba po prostu gdzieś tam coś poszukać. Nie nastawiam się na to, że zostanę mistrzem Polski, bo za dużo zawodników dobrych w Polsce, więc jakby nastawiam na tym, co ja muszę teraz zrobić, czyli coś znaleźć, żeby to jechało, a póki co jest męczarnia. Powiedz mi jeszcze, bo tutaj za naszymi plecami jest drugi gwiazdor, czyli Rysiek Poltański. Czy jest różnica, bo wyście też razem jeździli w rowie. Czy jakby widzisz różnicę teraz we waszej współpracy, czy dalej jest między wami jakby ta chemia, którą mogli podziwiać kibice rowu? Nie no, zdecydowanie jest z Rysiem się dobrze czujemy, jadąc w parze, także było to widać chociażby w pierwszym meczu, no dzisiaj jakoś nie było okazji, że tak powiem, bo gdzieś tam ja jechałem z tyłu, Rysiek z przodu, także było ciężko, ale ogólnie jak najbardziej mega, mega pozytywny zawodnik w naszej drużynie i bardzo doświadczony, także jego rady są cenne. Dobrze, i powiedz mi jeszcze a propos środy, co dla ciebie będzie takim celem optimum, co uznasz za swój sukces podczas tego ćwierćfinału? Ja mogę nawet być ostatni, ale wyciągnąć wnioski z tego, co mam w ramach, więc ja się nie skupiam na jakiś awans czy cokolwiek, tylko po prostu chcę posprawdzać silniki, no bo dzisiaj była straszna męczarnia, mówię, jedyne co mnie cieszy to, że co bieg było lepiej i coś znaleźliśmy, coś śmieszniejsze. Dzisiaj na meczu pracowało dobrze to, co na treningach całkowicie nie pasowało, także witamy w świecie żużla. Ale jednocześnie chcesz uspokoić kibiców PSG-tu, żeby nie obawiali się o formę swojego pupila w kolejnych meczach ligowych. Zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Damian, za tobą dzisiaj spotkanie, w którym wystąpiłeś w roli gościa. Powiedz, jako człowiek, który na co dzień reprezentuje klub w najwyższej klasie rozgrywkowej, czy dostrzegasz różnicę między Ekstraligą a drugą ligą? Jeżeli tak, to jak ona jest duża? Ciężko tu określić, no bo jak widać, no w piątek zrobiłem w Ekstralidze 4 punkty i dzisiaj też 4 punkty, więc no dla mnie jak najbardziej jeżdżeniem w drugiej lidze jest zbieraniem doświadczenia, nabieraniem tego większego luzu i też no uczenie się z każdych zawodów na zawody, więc no na pewno, gdy przyjeżdża w Ekstralidze, jest najlepsza żylowa Liga Świata i tam jeżdżą najlepsi zawodnicy na świecie, ale tu też nie jest łatwo, tu też trzeba dawać siebie wszystko. Tu też jeżdżę tym sprzętem ekstraligowym, więc no po prostu no trzeba dawać siebie w każdych zawodach wszystko. Powiedz, czy w przypadku kolejnych zawodów, jeżeli oczywiście ze strony Poznania wyjdzie taka propozycja, że znowu miałbyś wystąpić w roli gościa, to czy, jeżeli oczywiście terminy pozwolą, to czy będziesz chciał wystąpić na tych zawodach? Jak najbardziej. Dla mnie każde zawody to, jak wspomniałem, zbieranie cennego doświadczenia,
duża nauka i zbieranie też tej, nabieranie też tej pewności siebie na motocyklu. To jak oceniłbyś atmosferę na Golęcinie? Golęcin jest troszeczkę bardziej kameralny niż słynny Smoczyk. Można powiedzieć, że to jest takie nasze wielkopolskie lotnisko. A jeżeli chodzi o kibiców, co byś powiedział? Czy atmosfera jest podobnie gorąca jak na Smoczyku, czy jednak dostrzegasz różnicę? Bo wiadomo, że wy pod kaskami słyszycie doping kibiców i wsparcie w trakcie wyścigu. Nie, no bardzo fajnie też tutaj jest na Golęcinie, też kibice fajnie wspierają, jest super doping, więc też mnie super przyjęli, więc no bardzo im za to też dziękuję. Dobrze i zupełnie na koniec, Damianie, jakie cele stawiasz sobie na ten sezon, który już na dobre się rozkręcił? Jak wiadomo, jesteś zawodnikiem ambitnym i gdzie widzisz siebie na koniec sezonu? Co uznasz za takie optimum sukcesu po sezonie 2022? Na pewno to no, dojechanie już cało do sezonu i no, też poprawić tą średnią z zeszłego roku w Ekstralidze i z tych zawodów na zawody robić postępy i też wyciągać z popełnionych błędów cenne wnioski, bo na pewno no, popełniam błędy, będę je popełniał i tak jak wszyscy popełniamy cały czas jakieś to błędy. Najważniejsze, by z nich wyciągać wnioski i ich nie powielać. Drużynowo z Unią Leszną, może jakiś medal? Myślę, że na pewno mamy szansę, ale nie ma co tutaj też popadać fura optymizm po tych czterech meczach. Cały czas fokusujemy się na następnych meczach, pracujemy bardzo ciężko i myślę, że mamy na to szansę, ale jak to będzie, to rywale i tory zweryfikują. Dobra, dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękując za uwagę, zapraszam Państwa do komentowania, subskrybowania i tradycyjnie łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych audycjach Cybiny TV.